myślę, że szacunek jest trzeba oddać obydwu drużynom, jak Pogoniu, tak naszym chłopakom. Nie było to łatwe hrát v tým čase, ale obě dvě družiny válčily o zvíťazstvo. Z našeho punktu vidění překrývali jsme 1-0 po kárným, ale vidíme na chlopákuch, že bardzo mocno pošli za tým, aby ten meč převrutili i ze stáleho fragmentu z korneru jsme vyrovnali na 1-1 i krutko před přervou jsme bardzo dobře zgrali šípke přejště po stálém fragmentu přetivníka a vystřelili druhé branky. Ale to samo jsme pak nám ta pak zabrakovala organizace a v situaci, kdy Pogoň střelila branky na 2-2 z té samé situace po šípkom přejště, kdy jsme tam zle byli zorganizovaný a přetivník střelil branky na 2-2. V samé koncovce meču tam to bylo raz dla ta družina, raz dla ta druhá družina válčila o zvíťazstvo, ale punkty se tylko dělí, takže myślę tak. Dziękuję panie trenerze, przechodzimy do pytań. Filip Macuda, Prawda Futbolu. Co z Lubambo Musondą? Czy wiadomo, jaki to jest uraz? Lubambo ma trochę problem u kolana z przywodzicielem, dlatego jsme robili zmianę w trakcie drugiej połowy a zobaczymy, jak będzie wyglądać teraz te następne dni, jeżeli będzie ok do meczu na Jagiellonii. Teraz nie wiem, więcej nie możemy mówić, ale nasi fizjo i doktorzy robią maksimum dla tego, aby Lubambo był w porządku i przygotowany na następny mecz. Jakub Guter, Gazeta Wrocławska. To był trzeci karny sprokurowany w ostatnich tygodniach przez Izraela Puerto. Do tego dochodzi bramka Piotra Parzyszka w Gliwicach, która też trochę obciąża jego konto. Z drugiej strony Hiszpan strzelił dwie bramki i nieźle radzi sobie w obronie. Czy te jego błędy to duży problem, kwestia do pracy, czy po prostu pech? Pierwsza rzecz, nie jestem zadowolony z tego, że stracamy bramki. Dzisiaj dwie, jedna była z karnego. Tam ta sytuacja była po powaru. Jasne, było tam jakieś złapanie przeciwnika. Zawsze si te sytuacje analizujemy, mówimy ze zawodnikami. Jest to o tym szybkiej decyzji w tym okamžiku, w tym czasie. Tam był trochę spóźniony i było z tego karnego, ale zase oddajmy Izre szacunek dla jego zaangażowania nie tylko do obrony, organizacji obrony i jego pracy w obronie, ale i do ataku przy stałych fragmentów. Już jest to następny mecz, gdy strzelił ważnej bramkę dla nas. Wracają pytania o Damiana Gąskę. Gdzieś wybrał pan Diego Żywulicza i Filipa Markowicza. Co Damian musi poprawić, żeby być piłkarzem pierwszego składu? To kwestia poprawy gry w obronie, zaangażowania na treningach, umiejętności, charakterystyki. Czym przegrywa rywalizacja o miejsce w składzie? Damian jest członkiem naszej drużyny, walczy o swoje szanse, o swoje miejsce. W ostatnim meczu na Piastu wszedł na ile minut, ale tam ani on, ani ty następni dwa zmiennicy nie dali radę. Dzisiaj jsme zrobili tej decyzji, że jsme do środku pomocy wprawili dwóch takich więcej wybalansowanych zawodników, Kubiewa Bojka i Diego Żywulicza i na skrzydle bardzo dobry mecz dzisiaj zgrał dla mnie Filip Markowicz i Przemek Placheta strzelił tam bramkę. Damian prosto walczy o swoje miejsce a teraz jest sytuacja taka, że tej rywalizacji przegrywa, nebo dostawają przednos do pierwszego składu tyto zawodnicy, o których sam mówił, ale Damian dobrze pracuje na treningu i walczy o swoje szanse dalej. Redakcja Śląsk.net.com. Pogoń wprowadziła świeżych zawodników i przejęła inicjatywę. Czy nie wydaje się panu, że Śląsk potrzebował szybciej świeżej krwi?
My jsme vyslali taky šepčej krvi. Byla tam změna, dlatego, že Lubambo Musonda zlapal kontuzie, tak jsme museli zrobit tej změny. Druhé změny přišet Sebastian Berger na bojisko. Je to mladěžovec, který v každém meču, v každé minutě lapá svoje dosvědčeno na Požume extraklasy, takže jasné, že chceme vpravit nové energie, ale za vše musíme balancovat tam také ještě těch závodníků, který mají. To je ta naša, jakož tam byla. Já si myslím, že jsme tam měli dobré okázie, dobré situace i v traktě druhé polovy. Ale jak jsem mluvil, je třeba oddat šacunek i ocene našemu přetivníku, protože Pogoň je družina, která je spivkářská. Dlatego jsme chtěli zamknout ten šrodek bojska, aby tam těch dobrý pilkáři neměli jíle přestřeně. A myslím, že kibici, kteří přichodili na ten meč Děšaj, tak viděli otvartý meč z jedné z druhé strany okazie, čtyři bramky. Tylko nám brakovalo toho, co jsme všichni chtěli z vítězstva, ale jak mluvím, šacunek i dla našeho přetivníka. Czy zgodzi się pan ze stwierdzeniem, że piłkarze Śląska nie udźwignęli presji? Czy można już przestać myśleć o podium na koniec sezonu? Nie myślę tak. Jak jsem mluvil před mečem, každá družina v té čeští sezónu, v této koncovce sezóny, která neje slatvá dla všech, dla každé družiny, tak oni, vidím na chlopákách, že mají motivace. Byli zaangažováni všichni, ty, co byli na bojisku, na lavce, ty, co byli spoza bojisko Děšaj na tribuně, tak dávali Spartě jeden druhému. Válčíme. Jasné, že jsme chtěli a potřebovali jsme Děšaj zlapat tři body. Neudalo se. Je tam teraz frustrácia v šatni, ale sezon ještě nekončí. Jestliže tam máme v hře ještě 6 punktů, vážných punktů, tak o ně budeme válčit. Teraz to najvážnější je šípko zregenerovat, zrobit odnové i přigotovit na następný meč v Šrodě na Jagiellonii. I vlastně, jak by to vyglądały przygotowania před meczem z Jagiellonią, bo času na poprawę jakichkolwiek elementów będzie mało. Jest tam dużo przestrzeni. Tak to jest zaplanowane, tak to jest trzeba respektować, ale tak to mają wszyscy, także teraz ten główny fokus będzie na jak sam mówił, na odnowę, na szybkiej odnowę. Mamy długą drogę do Białego Stoku, ale ja mam nadzieję, że nie będzie tam żadnego ważnego problemu ze zdrowiem u chłopaków. Mam nadzieję, że i Lumambo Musonda będzie w porządku a prosto przygotowimy na Jagu a będziemy walczyć o trzy punkty.